Dzień dobry, Twarda Kanapa, program publicystyczny naszego portalu BIA24. Jesteśmy w Świętojańska Office Center, a dzisiaj na Twardej Kanapie rozmawiamy o jubileuszu naszej niepodległości. W studiu ze mną są dwaj profesorowie, pan Jerzy Kopania, kłaniam się, filozof i etyk, i pan Wojciech Śleszyński, historyk, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru. I Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry państwu. I Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od tego, że ten jubileusz nasz, stulecia niepodległości, mówi o 100 latach, z których 50 nie było jakby latami niepodległej Polski. Więc co świętujemy? Ile lat tej niepodległości? Czy to jest rzeczywiście niepodległość, czy to może tak pół na pół? Świętujemy wybijanie się na niepodległość i trochę też zniewolenie. Bez wątpienia te 100 lat to nie jest pełna niepodległość. Po 1945 roku do 1989 mamy okres, który trudno nazwać w pełni wolną Polską. Polska funkcjonuje na mapie, jest uznawana przez społeczność międzynarodową, ale bez wątpienia nie mamy takiej możliwości, że stanowimy we wszystkich kwestiach. 100 lat, stulecie obchodów niepodległości i ktoś może pomyśleć, że za wyjątkiem tego okresu 45-89 przez pozostały okres obchodziliśmy 11 listopada Święto Narodowe. Tu też jest w błędzie, dlatego że Święto Narodowe zostało wprowadzone dopiero w 1937 roku jako święto narodowe. W związku z tym to jest stosunkowo młode święto. Ale liczymy to święto od roku 18, czyli od momentu, kiedy tak jakby co się stało? No, bo bez wątpienia. W 18 roku odzyskaliśmy niepodległość. Z trzech upadających państw zaborczych została stworzona nowa Polska. Polska, która zostanie nazwana II Rzeczpospolitą. Natomiast samo święto, sam dzień wolny, sam dzień uroczysty, to jest dopiero 11 listopada 1937 roku. Rozumiem. Mówiliśmy o niepodległości, ale ta niepodległość to nie tylko taka symboliczna data odzyskania niepodległości, ale też pewna świadomość ludzi. Co to jest ta niepodległość? Jak ją rozumieliśmy wtedy, jak dzisiaj? No, trudno mi mówić, jak rozumieliśmy kiedyś, to są raczej dywagacje natury psychologicznej z jakąś podbudową historyczną, nie czuję się kompetentny. Natomiast jak odczuwamy teraz niepodległość? Czym ona jest w naszej polskiej narodowej świadomości? Ja bym twierdził, że mamy za małe poczucie niepodległości. W jakim sensie? Ano w takim, że zbyt mało osób uświadamia sobie ten prosty fakt, że nasze własne, nasze ludzkie interesy, indywidualne, społeczne i tak dalej, lepiej realizujemy, jeżeli mamy własne państwo, niż wtedy, kiedy własnego państwa nie mamy. Czyli mówiąc bardzo pragmatycznie, powinna większa być w nas świadomość, że warto być niepodległym, że warto mieć własne państwo, bo wtedy lepiej potrafimy się sami urządzić. Tak pięknie się mówi o niepodległości, ale niepodległość to są też ludzie. Chciałbym na chwilę wrócić, bo tu w Białymstoku mamy taki dobry przykład, oryginalny mural. On niedawno zupełnie się pojawił, na którym jest sześciu tych ojców niepodległości, robiących sobie wspólne zdjęcie. To nie wiem, czy panowie już widzieli ten mural, czy też nie widzieli, ale on zupełnie niedawno powstał. Czyli mówimy o niepodległości jako o działaniach pewnych ludzi. Co było charakterystycznego w tych działaniach, które spowodowały, w tych działaniach tych ludzi: Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Korfanty, Daszyński i Witos, bo tych sześciu jakby jest na tym muralu. Co w ich działaniach było takiego, co mogłoby dla nas dzisiaj być pewną taką lekcją albo ważną lekcją współczesnego życia też? Bez wątpienia przy wszelkiej różnorodności, bo to nie jest tak, że dzisiaj mamy polaryzację polityczną, mamy spór polityczny. Ten spór polityczny przecież był dokładnie 100 lat temu. Natomiast bez wątpienia, jedna rzecz, która łączyła te osoby, to jest idea niepodległej. Pewno każdy trochę z nich inaczej wyobrażał sobie przyszłe państwo, ale to, że to państwo ma powstać i ma powstać z trzech rozbiorów, nie ulegało wątpliwości. Oczywiście inaczej Dmowski widział granicę wschodnią, inaczej widział Piłsudski,
Dmowski – idea inkorporacyjna, Piłsudski – idea federacyjna, Wielka Polska odrodzona w granicach I Rzeczpospolitej, ale w innym układzie, w układzie federacji – Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina. Ale każdy z nich nie wyobrażał sobie, że Polski może nie być. Troszkę były inne wizje, ale bez wątpienia wspólna idea, niepodległa. Czy tych sześciu ojców niepodległości możemy stawiać sobie dzisiaj za wzór, ich wspólne działanie w jakimś kierunku, czy tak jest? Tak, oczywiście z tej perspektywy czasowej one, te postacie są pewnymi wzorcowymi postaciami. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś, co mnie osobiście bardzo fascynuje. Jednak spośród tych sześciu postaci główne to są Piłsudski i Dmowski. I proszę zauważyć, chyba po raz pierwszy w naszej historii zdarzyło się coś takiego, że dwa wielkie nurty naszej tradycji. Pierwszy, ten ogromny nurt romantyczny, uosabiany z Piłsudskim, zresztą ludzie wokół niego skupieni byli tymi romantykami. I drugi, pozytywistyczny, pragmatyczny nurt, uosabiany przez Dmowskiego. One w tamtych czasach zeszły się. To był jeden wielki nurt zmierzający do odzyskania niepodległości. I dzięki temu myśmy rzeczywiście tę niepodległość wtedy odzyskali. Sam zryw romantyczny by do tego nie doprowadził. Sama postawa pozytywistyczna do tego by nie doprowadziła. Trzeba było jedności, łączności tych dwóch postaw. I niestety smutna konstatacja, to trwało krótko, bo jak tylko żeśmy tę niepodległość odzyskali, to te nurty zaczęły znowu płynąć oddzielnie. Może to naturalne zjawisko, że już... Zjawisko jest naturalne, jeżeli chodzi o krystalizowanie się postaw, ich wyrażanie. Ale nie jest naturalne, jeżeli te dwie postawy, czy w ogóle wielość pewnych postaw, które dla dobra kraju, dla dobra ojczyzny powinny się dopełniać, współdziałać, stają naprzeciwko siebie jako zwalczające się wrogie strony. A tak niestety się stało i niestety myśmy to niejako w dziedzictwie otrzymali. Dzisiaj. Bo przecież dzisiaj też mamy do czynienia z tym, że nie jakieś dopełnianie się, wspólna praca przy różnicy poglądów, która zawsze jest stymulująca, tylko przy nawet nie niechęci, a wręcz wrogości, co nie może służyć dobru kraju. Na ile otrzymaliśmy to, tak powiem, w spadku po tamtych czasach? No, pewnie tak, ale też w jakiejś mierze wynika to chyba z naszego polskiego charakteru, że tak krótko potrafimy być razem, a tak długo potrafimy się zwalczać. No właśnie teraz tak jest. Jak dzisiaj ta niepodległość jest? Bo dzisiaj świętujemy ją w ten sposób, że mamy różne uroczystości. I takie, powiedzmy, bardziej poważne jakieś akademie, nie wiem, czy składanie kwiatów. I te mniej poważne, takie jakby bardziej ludyczne, bieg z okazji niepodległości albo jeszcze inne historie na stulecie. Jak tą niepodległość dzisiaj, jak ją świętujemy, jak ją odbieramy? Jak powinniśmy świętować? Tak, jak uważamy za stosowne. Ale tak, czy tak jak na Marszu Niepodległości? Ja uważam, że jeżeli marsz jest legalny i ktoś chce brać udział w marszu, ma w pełni prawo brać udział w tym marszu. Jeżeli ktoś chce biec w biegu na 10 km w Białymstoku, oczywiście ma też do tego prawo. Tak, przepraszam, że ktoś chce brać udział w marszu, a ktoś inny chce, żeby on nie brał udziału w marszu. Bo przecież dzisiaj, już w tej chwili widać, że ten Marsz Niepodległości, który będzie w Warszawie 11 listopada, no, może się skończyć jakąś awanturą. Bo jest grupa osób, która chce powstrzymać inną grupę osób, która chce manifestować swoje, jakby, no, nie wiem, tradycje, czy swoje przywiązanie do niepodległości. No ale panie redaktorze, właściwie mówimy o manifestowaniu, czy tak naprawdę o chęci zrobienia, mówiąc kolokwialnie, jakiejś rozruby, bo myślę, że to troszkę też... Może tak, może nie. W tym, trochę to też w tym kierunku zmierza. Ja myślę, że właśnie po to mamy tą niepodległą, żeby każdy tak jak chce, niepodlegle, na swój własny sposób świętował
tą niepodległość. Konflikt polityczny jest nieodłącznym elementem życia politycznego. I naprawdę, ten konflikt, który mamy w tej chwili w Polsce, ten konflikt, który mieliśmy 100 lat temu, to nie była i wtedy, i dzisiaj. To nie jest naprawdę nic wyjątkowego. Oczywiście momentami jest tak, że ten konflikt nabiera siły, jest może zbyt silny, ale konflikt jest wpisany w system polityczny. Partie polityczne po to są, żeby się spierać. Doszukajmy się czegoś też dobrego. Przecież jeżeli jest konflikt, jest rywalizacja, to także jest postęp. Niech te zwalczające się strony proponują nam lepsze rozwiązania, a my jako obywatele starajmy się w sposób krytyczny wybierać te najlepsze rozwiązania. Przy tym, że ta niepodległość to jest takie poczucie, że możemy to robić sami, jakby bez niczyjej zgody, bez pytania kogokolwiek o zgodę. Tak, bo panie redaktorze, jak zauważono, demokracja to jest ustrój ludzi wolnych. I skoro tworzymy zbiorowość ludzi wolnych, to każdy z nas może manifestować swobodnie w przestrzeni publicznej swoją postawę. Ale problem polega na tym, że zbyt wiele u nas jest takich, którzy manifestują tę postawę, jednocześnie starając się zabronić innym manifestowania ich postawy, innej postawy. Przecież to nie o to chodzi, żeby iść w dwóch wrogich, czy więcej wrogich sobie pochodów ze sztandarami i okładać się tymi sztandarami po głowach, tylko żeby wyrażać coś najbardziej podstawowego, fundamentalnego, że przy wszystkich różnicach, które nas dzielą, to po pierwsze, te różnice mają służyć do wypracowania wspólnego stanowiska. Po drugie, nie wolno nam kwestionować dobrych intencji tej drugiej strony. My mamy działać na rzecz własnego kraju, bo na tym polega patriotyzm. Czym jest patriotyzm? To jest pewne uczucie, szczególne uczucie do swojego kraju, które determinuje nas i uzdatnia nas do działania wyłącznie dla dobra tego kraju. No rozumiem, ale jak widzę na przykład hasło, które pojawiło się gdzieś na transparentach, moją ojczyzną jest człowieczeństwo, to do czego ono się odnosi? Czy to jeszcze jest jakby poczucie niepodległości, czy to jeszcze jest jakiś rodzaj patriotyzmu? No to znaczy, no moją ojczyzną jest człowieczeństwo, nie wiem w ogóle co to znaczy, Moją ojczyzną jest Polska. Ta tutaj w określonym punkcie geograficznym, ten kraj zamieszkały przez takich właśnie ludzi, o takiej właśnie kulturze, takiej tradycji. To jest moja ojczyzna. Ja tutaj się urodziłem, ja tutaj wzrosłem i ja zostałem w ramach tej właśnie mojej ojczyzny ukształtowany. Jak ktoś będzie tak gadał bez odpowiedzi, moją ojczyzną jest człowieczeństwo, to właściwie znaczy? No co to znaczy? No. No to znaczy, że co? Ja tylko powiedziałem, że to widziałem. Ja rozumiem, ale proszę zrozumieć, że ja pytam o sens tego. Czy ten, kto tak mówi, że jego ojczyzną jest człowieczeństwo, potrafi wyjaśnić, co to znaczy, co on ma na myśli w ogóle? No to dobrze, że on się poczuwa do człowieczeństwa. Ja z góry zakładam, że jest człowiekiem. Ale każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas jest innym człowiekiem. Jeden jest porządny, drugi nieporządny. No i co? Jeden i drugi jest. Tak. Już żeby jakby zakończyć, chciałbym zapytać pana profesora Ślaszyńskiego, zapytać. Interesuje mnie to, jak możemy ocenić teraz, czy jesteśmy krajem niepodległym i od kiedy? No, bez wątpienia. Jesteśmy krajem niepodległym od 1989 roku. Oczywiście każdy z nas może oceniać tą niepodległość trochę inaczej. Możemy powiedzieć, że od pierwszych wolnych wyborów, powiedzmy od 91 roku, jesteśmy w pełni niepodległi. Ale przyjmujemy, że tą datą... Czyli trzecia Rzeczpospolita, czwarta Rzeczpospolita. To jest podobnie jak w przypadku 18 roku. Mówimy 89, 91. Zastanówmy się. 11 listopada 1918 roku. Niepodległość. W Białymstoku przez 3 dni. Na kolejną niepodległość, tą prawdziwą,
musieliśmy czekać dopiero do 19 lutego 1919 roku. W związku z tym ta niepodległość wtedy i dzisiaj, ona się buduje, ona się krystalizuje. Nie wszystkie ziemie polskie uzyskały niepodległość 11 listopada 1918 roku. Tak jak nie wszyscy musimy odczuwać, nie zmuszajmy, że faktycznie w kontraktowych wyborach w czerwcu 1989 roku uzyskaliśmy pełną niepodległość. Ktoś powie, że on czuje, że w 91 roku i ma do tego prawo. Na tym polega wolność, na tym polega niepodległa. W 2015 może. Jeżeli tak uważa, to jest, uważam, jego... że ta niepodległość jest też częścią naszego myślenia o naszym świecie. Nie tylko, bo... Znaczy generalnie ja myślę, że troszkę tutaj czasami mieszamy pojęcia, bo moje własne odczucie, mój własny odbiór może być naprawdę różny. Natomiast jeżeli przechodzimy na wyższy pułap wspólnoty i mówimy o niepodległym, mówimy o państwie, tak naprawdę to już inne znaczenie. Podam taki przykład. Jestem patriotą, bo płacę podatki. Podatki się płaci, bo taki jest obowiązek. To naprawdę jeszcze nie jest patriotyzm. Tak naprawdę i tutaj ktoś jeden powie, że to jest wystarczający wyznacznik, żeby być patriotą. A ktoś powie, nie, podatki tak musimy płacić. Tak. Tak, nie wystarczy płacić podatki, żeby być patriotą. Nawet mógłbym do tego dodać, że jakbyśmy sobie poszukali jakichś przykładów takich ewidentnych zdrajców, to oni na pewno przykładnie płacili podatki. No i co z tego by miało wynikać? Chciałbym powiedzieć, że jeśli mówimy o niepodległości państwa, to powinniśmy to właściwie rozumieć. Przecież niepodległość polega na tym, że państwo może robić to, co uważa za właściwe dla siebie, dla swojego rozwoju, dla swojego dobra. A nie znaczy wcale, że to państwo nie podlega jakimś uwarunkowaniom. Niepodległość nie jest jakimś stałym punktem, tylko w takim trochę wahadłowym. I równie dobrze można pytać, na ile obecnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych Polska jest niepodległa, jak i pytać, na ile w tych uwarunkowaniach geopolitycznych Hiszpania, Włochy czy Francja są niepodległe. Wszystkie te państwa jakoś muszą się ze sobą układać. I oczywiście można powiedzieć, siłą i wskaźnikiem siły niepodległości jest to, na ile dane państwo jest lepszym graczem na tej arenie politycznej. Oczywiście warto się nawet zastanowić nad tym, jakim graczem na arenie politycznej jest Polska. Ale to już jest inny temat. Jakim, prawda? Polska jest dzisiaj, ale teraz mówimy o tym, jakim Polska graczem była w roku 1918. Jakby wspominamy tamten czas i mówimy o niepodległości, świętujemy stulecie niepodległości w różny sposób. Albo na wiecach, albo na biegach, albo jeszcze jakoś inaczej. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi i państwa byli profesorowie Jerzy Kopania i Wojciech Śleszyński. Do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia.